Witam serdecznie. Nowy odcinek na kanale Szpero TV. Dzisiaj sobie zagramy w Czułko z moją drużynką. Czułko chyba każdy zna taką gierkę, jak sobie wpiszesz w Google, to znaczy Czułko. To jest to. I tutaj będziemy naklejać sobie karteczki z nickami zawodników. I w sumie na tym będzie polegać ta gra. Będziemy zgadywać, kim jesteśmy. Oprócz naszej drużyny jest gość specjalny z drużyny Fint. Przyjechał tutaj z zagranicy. Siema, z Bułgarii, w sumie albo z Rosji, nie wiem. Więc no, to tyle, także zaraz zaczynamy. A czemu ja pierwszy, a ty nie ma ktoś? Tylko z różnicy jest. Pokaż co ma. Nie mogę, ty. Ale ja mogę. Jeszcze jedno, nie bawmy się na telefonach, bo ktoś może potem nagle sobie zobaczyć, odbić i coś, żeby nie było na feja, nie? Pokaż do kamery, Lord, jaki masz tutaj. Dobrze, jest fantastycznie. No, powiem ci, że trudno będziesz miał kolego. Myślę, że każdy miał trudno, bo to się nie spodziewasz. Bez komentarzy. A ty co? Co ty tam? Co ja co? To nie też mam trudno. Nie patrz mi się w okulary, bo się tam odbijesz. To się nie patrz moje. O. Co się patrzą, pozdro, bo jest najlepiej trudne ma dopiero. A, dzięki kurczę. Pewnie proste jest, to na fejka ma jakieś. Ty mastermind'a próbujesz? Właśnie. No, ja jestem mastermind'a. Czy tak nie wiesz, w głowie, że to już nie jest czas pamiętać, na ostatnią 30, co? Kurwa! Ale... Jakby jedną postawić pod bit. Nigdzie tego nie zrobiłem. Dobra, no jakbyś... Weź nic to ty, kurwa! Nie ma szans, ja bym wyszedł pod nosie, ty. Zaraz wychodzę. Pobijam flagę, weźmy mieć. Jęsker, pokaż to. Na tak działało. Specjalnie mu tak powiedziałem. Ale łatwe, każdy ma trudne. Dawaj, zaczynamy. Czekaj jeszcze. No jeszcze tutaj dwie osoby. Pokaż poczek. No. Moje karakty są najlepsze. No i mi to tak grać, mi się podoba, jeszcze nie gramy. Dobra. Zaczynamy. Jako z racji tego jedziemy w stronę... Nie wiem, jak wskazówek zegara. Czyli to w tą, czy w tą? W tą. No dobra, z tamtej. Ty zaczynasz. Marek zaczyna jako najstarsza osoba. To ja zadaję pytanie i... Wygrywa... Pytanie brzmi... Wygrywa ten, to pierwszy zgadnie. Tak, a nie do końca gra. Nie. Dobra. Czy mój zawodnik jest z Europy? Tak. Nie. Kurczę, zależy, czy bierzemy teraz... No poniekąd, czy, tak. Czekaj, nie. Czy... Nie ma poniekąd. Tak albo nie. Ale czy jest z Europy, jest pytanie. No... Ale czekaj, bo... Tak, jest z Europy, tak, jest z Europy, no. Ale to właśnie jest z Europy. No dobra, no to ja już mam odpowiedź na drugie pytanie w takim no dobra, razie. Ale no to nie, 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 jest jedno i następne. No dobra, ale wy mi zespoilowaliście drugie już. Nie, nie. Jest z Europy, ale gra w Stanach, dobra. Bo jest... Co? Czy jestem Polakiem? Nie. Czy mojego zawodnika można zaliczyć już do emerytów? Nie. Dobra, to ja mam to samo pytanie. Czy mój zawodnik to już emeryt, czy nie? Nie. Czy mój zawodnik gra w drużynie Top 10 Hal TV? Nie. Czy mój zawodnik jest z regionu CIS? Kurczę, to samo chciałem zadać. Nie. Czy mój zawodnik jest z regionu CIS? Nie. Okay. Czy mój zawodnik jest z top 15 Halki? Tak. Czy mój zawodnik jest z top 20 Halki? Nie. Europa, Europejczyk, grający w Stanach. Było, jaka była odpowiedź? To 15 jest, tak? Tak. Czy mój zawodnik jest snajperem? Mogę ranki Hal TV odpalić? Nie. Nie i nie. Ten gość jest top 10 Hal TV? Tak. Jest? Tak, jest. Dobra, to jest. Czy mój zawodnik jest z Europy? Tak. Czy mój zawodnik jest top 10 Hal TV? Nie. Czy jestem zawodnikiem z Polski? Tak. Czy mój zawodnik pochodzi z Danii? Nie. Czy mój zawodnik pochodzi z Europy? Nie. Czy jestem prowadzącym? Nie. Dobra, to czy mój zawodnik pochodzi z Danii? Nie. Z Danii? Nie. Ajajaj. O, nie ten teren. Czy mój zawodnik ma więcej niż 25 lat? Kurde, to. Tak. Tak. Ja nie wiem, ale chyba tak. Tak. Czy mój zawodnik jest z Polski? Nie. Czy jestem zawodnikiem aktualnie grającym? Czy jest po prostu emeryt? Czy jestem emerytem? Nie. Ale czy jesteś grającym aktualnie, czy jesteś emerytem? Bo to są dwa odpowiednie pytania. Czy jestem emerytem? W sensie nie gram już profesjonalnie w CS-a. Grasz. Gram profesjonalnie w CS-a. Grasz.
to jest pojebane, ale... Okay. Bo na przykład Emeritus Banditos, nie, jeśli to jest dobra, zawodnik, czy, to nie może być profesjonalny. Czy główną bronią mojego zawodnika są rifle? Dobra, teraz tak, już tak. No tak. Profesjonalnie nie gram. Znaczy, czy mój zawodnik jest z CIS-u? Nie. Czy mój zawodnik jest top 20 HLTV? Tak. Tak. To czy mój zawodnik jest z CIS-u? Nie. Nie. To czy mój zawodnik jest z CIS-u? Nie. Kurwa, co jest? Czy jestem riflerem? Nie. Już zapomniałem, jakie pytanie zadałem wcześniej ogólnie. Nie, ja muszę HLTV odpalić, bo ja... Nie. Co ty? Nie pamiętam. Ja też muszę, bo ty... Nie, no nie. Dajcie mi się chwilkę zastanowić. Pewnie... Jak gram, no to gram, nie? No to czy jestem z Anonymo? Okej. Nie. Czy jestem z Polski? Nie. Czy jestem z Ameryki Północnej? Tak. Czy zawodnicy w moim zespole wszyscy są jednej narodowości? Nie. Dobra. Czy to jest gracz z Big? Nie. Ciężko idzie, ciężko. Nie wiem, czy zadałem już to pytanie, czy zadaję drugi raz, czy jestem z Polski. Nie. Zadawałeś, chyba, ale nie jesteś. Może nie zadawałeś. Nie zadawałeś. Nie jest. Dobra, teraz ja. Żebra o pytanie. Czy jestem w top 10? Nie jestem riflerem. Nie jestem w top 10. Blisko, bo ja mam taki Polska. To jest też łatwe. Kurczaczki. Nie wiem, czy pytałem, czy jestem Polakiem, ale nie spytam o to. Spełnić się składu, tak dobrze. Chyba nie pytałem. Ty chyba pytałeś? O, nie wiem, nie wiem. Nie, chyba nie pytałem. Nie wiem, szczerze nie. Ale... Mi się mieszają też mam pytanko, czy mój skład jest international, czy... Nie. Czekaj, mi się wydaje, że tak. Nie. Wydaje mi się, że nie. Chociaż... Tak, na pewno tak. 100% tak. Ja jestem przekonany, że tak. Czy twój skład jest international? Jego skład jest tak. Nie, znaczy, ja... Jest. No dobra, no nie wiem, że tak. Jest 100%, nie, ja jestem przekonany. No dobra, no tak, no jest. No jak tak, to... No tak. Na pewno. No, teraz ja. A, sorry. No, czy jestem snajperem? Czy, snajper? Jestem z Complexity? Nie, kurwa. Czy moja postać jest dalej graczem profesjonalnym? Nie. Czy kiedykolwiek zdobyłem tytuł top 5 gracza roku? Nie. Wydaje mi się, że nie. Nie. Ale nie, raczej nie. Raczej nie. Czy moja postać wygrała Majora? Nie. Czy moja postać dalej gra aktywnie? Tak. Czy jestem prowadzącym? Nie. Czy... ja już zadawałem pytanie, czy jestem z Europy, powiedzieliście, że tak. Czy jestem aktywnym graczem? Tak. Czy grałem Cloud9? Owszem. Tak. Owszem. Dobra, on już ma tak blisko. Czy jestem zawodnikiem z top 10 HLTV? W sensie 3 graczy w drużynie? Tak. Nie. Tak. Chyba mają 8 miejsc. Dzięki. Coś takiego, nie? Chyba tak. Na granicy 10. Chyba tak, granica. No nie jesteśmy w stanie, nie chcę sprawdzać na telefonie, żeby nie było. Czy moja postać jest snajperem? Nie. No nie wiem, jakie pytania o narodowości zadawałem, dlatego zapytam. Czy gram dla amerykańskiej drużyny? Nie. To są jaja jakieś. Dla mnie też to są jaja w sumie. Znaczy, za dużo jest tych pytań, od każdego i się myli. Ja nie wiem w sumie, nie, co ja, zadałem. Ja już mam pytanie. Jestem retarem, pamiętam. Ale kurczę, tam jeszcze ciężko jest, bo ja nie mam właśnie takiego okręgu, kurczę. Ja się gubię, już nie pamiętam, co zadawałem. Znaczy, właśnie, ja to samo. Lepiej sobie zapisywać, żebyś karteczki każdy na ulicę pisał, to już nie wiedział. To... Nie no, to chodzi właśnie, to jest, wiesz, co zadawać te pytania. Dobra, to właśnie, co teraz? Jeszcze zapominają wszystko. Czy jestem Elianem? Już strzelam. Nie. Czy grałem na Majorze? Owszem. No i czy jestem z CIS-u? Nie, dobra, bo ja się pytałem, czy jestem z CIS-u. Jestem z CIS-u? Dobra, nie? Dobry. Czy jestem Shroud? Czy gram w Fury? Jeszcze raz? Czy w Fury gram? Nie. Dalej muszę uzgadnąć. Ja mam typ teraz. Ej, czekaj, bo... Na Fury. Nie rozumiem. Ty już nie pamiętasz, co gra, co gra. Czy jestem Sirsonem? Nie. Czy jestem Tazem? Tak. Gol! Yes! Gracie, gramy? Gracie dalej, aż do końca. Do końca? Czy jestem z Rosji? Gramy do końca. Tak. Skadudy. Będzie jeden odcinek. Tak jest. Brawo. Nie no, ale miał najtrudniejsze, totalnie. To, miał najtrudniejsze.
To czy ja jestem riflem? Tak. Ja to nie mam w ogóle pojęcia, kim jestem. Ja też wiem, że jestem snajperem, jestem z Europy, nie jestem chyba w top 10. No to dobre pytanie. Szukaj, szukaj jakiś taki... Cztery mam takie, nie jestem z Polski. Czy gram w Navi? Ale nie mam, chociaż to... Tak. Ja już wiem, mogę już zgadnąć? No, już na następnej kolejce. Jestem z CIS-u? Nie. To może Complexity? Nie wiem. Na pewno wiecie, że jeszcze 5 lat, jestem riflem, nie jestem z CIS-u, nie jestem z Ameryki, nie jestem z Europy, nie jestem z Polski. To skąd ja kurwa jestem? Co, jest jeszcze dużo krajów generalnie w Europie. Pytałeś, czy jesteś z Europy, powiedzieliśmy, że tak, tylko że nie pamiętacie swojej odpowiedzi. No mogę nie pamiętać, no jestem retardem. Jestem elektronik? Nie. Jak? Tylko, nie no, dwie osoby szybko się wybiła tylko. Ja, dawaj, szybko. Czy gram dla szwedzkiej organizacji? Nie. To może mało sport. Nie. Jakie drużyny są w top 10 jeszcze? Dobra, czy jestem w drużynie top 30 HLTV? Już 5. Nie. To jestem w drużynie top 30. No po chuju, to zgadnę. Nie. No to zajebiście. Bumbla. Tak jest. Tak jest. Dalej, ja mam, trzeba teraz strzelać. Jestem Frozenem? Nie. No dobra, to czy jestem prowadzącym? Tak. Zajebiście. Nic mi to nie mówi. Nie, no jak dużo to mówię. Dużo to mówię, no. Bardzo dużo mówię. To czy jestem ze Szwecji? Europy? Tak. Ja mam takie pytanie, ale to się nie będzie liczyło. Bo pytałem, czy jestem riflem i odpowiedzieliście, że tak. Pytałeś? Nie. Pytałeś, czy jesteś snajperem. Jesteś snajperem. Tak. Czy jestem riflem, powiedzieliście, że nie, czyli jestem snajperem, to jest normalne. No, to nie, pytał o snajpera normalnie przecież. Nie, mi się wydało, że właśnie o riflera. Nie, o snajpera pytałeś. To... Kończysz samą radę. Nie, jakie drużyny są 10? Nie jestem w top 30 i jestem Szwedem i gram International. Ma więcej niż 25 lat. Czy gram w Dignitas? Nie. O, to mi się to 10, no pomóż. Ale nie, bo to nie pomóż. To jest chyba jest top 30. Czy jestem z Finlandii? Nie. Nie. Czy jestem z Europy? Nie. Tak. Dobra, czy ma więcej niż 25 lat? Proszę tutaj asystentkę, poprosimy o weryfikację. Nie? Ale wydaje mi się, że nie, no. Na 100% nie. Ale sprawdzę. Czy, ma więcej niż czy masz więcej niż ile? 25. To nie. Myślę, że na pewno nie. O, chyba mam. Ciężkie. Chyba mam. O, istnieje. Klamę, palnie, nie? Czy jestem era? Nie. Kurwa, jaki strzał! Bo co? Trzech Szwedów, zero i ten, i im. I no. Za top 30. No to co on strzela? Jestem z OG. Nie. Czy grałem wcześniej w pełnym szwedzkim składzie? Tak. Czy jestem Duńczykiem? Tak. Masz ich dla top 10, to jest łatwe. Bardziej rozpoznawalne. Nie, drużyny są w top 10. No, mówisz z takimi pytaniami, 5, to ma tak łatwo. 5 drużyn z top 5, z top 10 już wyeliminowałem. Nie wiem jakie są nawet. No dobra, dawaj. To jest drużyna między 5 a 10. Nie. Ja sprawdzam. W tym przedziale, tak, tak, w tym przedziale się tak. Zawiera. No, czy grałem w Fnatic? Tak. Czy jestem jakimś kurwa. Nie wiem, Francuzem? Nie. Portugalczykiem pewnie. No. Konfig. Tak jest. Yeah. Robimy ostatnie 3 serie teraz. Jak nie wskażę, to przegrywają. Nie, jakie pytania po trzy kolejki, tak. Trzy kolejki. Kanapa wstydu. Jestem to jest stare, ale jak w porównaniu nowego, to musiałeś mieć w chuju. Jestem no, to prawda, miał fejsa. Między 5 a 10, jestem Duńczykiem, jestem z CIS-u, jestem z Europy. Jak ty byś... Nie, czy usłyszał, że ty nie jesteś w top 30, to ty grobisz. Jestem w masakrę, nie jesteś w top 30 i ze 3 drużyny zostałeś w tym przedziale pewnie, nie? Co, jestem Szwedem? Tak. No już było. Nie było. Nie było. Nie. To nie. Masz Szweda i gra z top 10 pomiędzy 5 a 10. Masz nie swoje pamięta, nie? Dobra, teraz następny. Mam jakie podróże? Tak jest. Yeah.
Yeah, udało się. Dobra. Musisz na prostą dowiedzieć. O! A, kurde, dobra, to jest bez tym. To nie. Słuchajcie. No. Analizuję. No. Jednak nie przenosi. Eagle top 10 ze Szwecji. Eagle top 10 ze Szwecji. I szwedzka flaga już nawet wiesz, że to jest, bo zapytałeś o to. Ludzi, ja dałem radę, ty nie dasz? No to co, albo jest NIP, albo jest Dignitas, nie? A w którym miejscu Dignitas jest top 10? Dignitas chyba w top 10 nie jest. No to jest NIP. Kto prowadzi w NIP-ie? No to ty nam odpowiedz. Jakiś Szwed może. Nie no, tyle razy graliśmy na nich po CW, że... Na Edisie miałeś okazję, nie pamiętasz? No. Serio? 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 On, czyli kto? Czyli kto? No nie możesz... Powiedz to! No, jak o jajcie. O Jezu. No nie możesz. To, że Hampus? No. Yeah! Ja się poddaję, bo ja nie zgadnę. No dobra. Nie są Becker. Spróbuj, niech spróbuję. Spróbuj, masz dwa pytania. Ale bardzo znany nick, no bo ja nawet znam, nie? Tak bez problemu żadnego. Czy jestem emerytem? Wiesz, że grasz. Czy on gra, ale jest emerytem. No ale gra. Znaczy nie może, no jak emeryt gra, no to jakby piłka skończyła. A ty kim jesteś? Dziadem. Jestem dziadem. Jesteś emerytem. A grasz? Sniper, nie z CIS-u, nie z tych krajów, co wymieniłeś. Możemy dać podpowiedź? Możemy. No i tak już grał kiedyś w Navi. I tak już przegrał. Gwardia. Yeah. Bo on wrócił do Trident teraz. Przegrałeś. Ale ciężko, ale ja miałem no, ciężki. Pewnie no. Jest top 10 idealnie, nie? Patrz jaki wy mieliście postać, jaki miałeś kurwa Bumicza. On miał Flatiga, on miał Flusze, to miał drugie najtrudniejsze chyba. Dobra, no tak, bo zakończę ten odcinek, bo oni się tam kłócą. Nie, ja wygrałem. To miał drugie najtrudniejsze. Dzięki za oglądanie, na przykład w górę, suba i będzie jeszcze taki jeden odcinek. Śmieszny również. Zapraszam. Top 10.